że byliście z nami, za to, że wielu z was, mam nadzieję, że większość wspiera nas, pomaga nam, co jest bardzo ważne. A w nowym roku, proszę Państwa, chcielibyśmy, żeby nie spotkały was te rzeczy niefajne, które były w tym roku. Żebyście mieli wokół siebie zawsze ludzi życzliwych i ludzi takich, którzy was szanują, bez względu na to, jakie macie poglądy, co myślicie i co robicie. Tego wam życzę. I proszę Państwa, żebyście wszyscy mogli powiedzieć, jestem puszczaninem, jestem dumny z mojego miasta. Tego wam życzymy, żebyście się utożsamiali z naszym kochanym miastem. A tak osobiście dużo zdrowia, wiele miłości, dużo ciepła i w sercu i wokół. Wspaniałego, interesującego, pełnego chwil, o których nie powinno się zapomnieć, roku 2016. Prosimy dla mieszkańców powiatu puckiego i ziemi puckiej. Wszystkiego lepszego, żeby nowy rok był jeszcze lepszy niż poprzedni, żeby wszystko się darzyło na żniwach i w pracy i generalnie, żeby było super. A jesteście skąd? Z Warszawy. Warszawa, tak? Z Luksemburga. Ja jestem z Bytowa, mieszkam w Luksemburgu, przyjechałem tutaj, super się bawię. Dzieci śpią w domu, mamy nianie, ale nie wiem czy działa. Mam nadzieję, że działa. I że dziecko nie płacze, w każdym razie ja się bawię zarąbiście. Powiedzcie mi, skąd taki pomysł akurat miasto Puck? Nie wiem, kolega wymyślił. Kolega zarezerwował. No? Podobał nam się apartament po prostu. Rewelacja. Nie. Jak oceniacie ogólnie tutaj tą imprezę w dniu dzisiejszym? Pan mówił, że bardzo fajnie, prawda? A koleżanki jak? W tym roku najlepsza impreza. No? Nie, naprawdę, ogólnie miastem jesteśmy zachwyceni. No jest przeuroczo, jest ślicznie wystrojony Puck. No, jestem bardzo mile zaskoczona, także naprawdę dziękuję. Wrócimy tu jeszcze. Wracacie do nas, dziękujemy. Polecamy wszystkim. Dzięki ślicznie, dziękujemy. 24 Kaszuby. Myślę, że są ostatnie 3 minuty przemyśleń, co chcemy za sobą zostawić, żeby to coś brzydkie z nami nie wchodziło w nowy rok. Zostań, a kysz. Myślimy o tym, co w przyszłym roku, czego byśmy chcieli, co ma się nam wydarzyć. Nam jako włodarzom miasta marzy się, aby nasze miasto się rozwijało, żebyście Państwo byli zadowoleni z tego, co robimy. I mamy nadzieję, że to się nam uda. Ale potrzebna jest praca zespołowa, nie tylko nasza, mieszkańców i gości. Możemy przeprosić? Możemy prosić o życzenia? Możemy o krótkie życzenia prosić? Oczywiście! Tak! Składamy życzenia! Najlepsze! Wszystkiego najlepszego w nowym roku nadchodzącym, żeby było lepiej jak do tej pory! I dużo zdrowia przede wszystkim! Powiedzcie mi, skąd jesteście? Z Pucka! Czyli mieszkańcy Pucka! Powiedzcie mi, jak oceniacie dzisiejszą imprezę? Zajebiście! Jest zajebiście! Bawiliby się razem! Dzięki śliczne! Wyborczy, spokojnie. To jest tylko Sylwester, albo aż Sylwester. Wchodzimy w 2016 rok. Cieszmy się. Nowe przed nami, aby było dobre. Piękne, wymarzone. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku. No i że szczególnie zdrowia życzę, bo to jest najważniejsze. Skąd jesteś? Jestem z Lubia. Pięknie, pozdrawiamy gminę Puck. Dzięki bardzo. Dziękuję. Szczęśliwego nowego roku. Od Peladzi do najlepszego gościa, który nas zawsze kameruje i do najlepszej tutaj kobiety, która to się skameruje. Dziękuję ślicznie. Są nawet wśród nas mieszkańcy właśnie miasta Puck, którzy nam dziękują. My też pijemy za ich toast. Na zdrowie. Dziękuję ślicznie. Cześć, ja mam do ciebie pytanie, jak się bawisz? A zajebiście. Tak, to bardzo dobrze. No. 10! Liczymy! 9! 8!
się pani dzisiaj bawi? Bardzo dobrze. Jak pani ocenia dzisiejszą imprezę? Fajnie. Jak w dorobku. Czy nie za zimno z dzieckiem? Nie. Maluszek śpi. Dlatego dopiero zasnęło, jak zaczęły butardy walić. Powiedzcie mi, jak oceniacie dzisiejszą imprezę? Czy jest ona dobrze zorganizowana? Bardzo. Porównaniu do burmistrza Linca, super. Proszę mi powiedzieć, czego byście życzyli mieszkańcom Pucka na nowy rok? Zdrowia, zdrowia i pracy, dużo pracy. Dziękuję ślicznie. Jakieś życzenia dla mieszkańców Pucka, ziemi puckiej? Zdrowia, powodzenia, pomyślności i wszystkiego najlepszego. Proszę mi powiedzieć, jak się państwo dzisiaj bawicie? Doskonale, wspaniale i dziękujemy pani burmistrz za tą inicjatywę. Jak się podobały fajerwerki? Pokaz sztucznych ogniw. Dziękuję ślicznie. Witam, dzień dobry, 24 Kaszuby. Jak pan ocenia dzisiejszą zabawę? Bardzo świetnie. Byłem w Pucku wynajmniej. W tym roku, bardzo świetnie. Bawię się, ponieważ jestem, nie chcę powiedzieć, kim jestem, bo jestem sam. Ale świetna zabawa, to mi się podoba i jak najwięcej. Bardzo państwa przepraszam, ale może... Jest pan mieszkańcem Pucka? Jestem mieszkańcem Pucka od 50 lat. Powiedz mi, jak się dzisiaj bawisz? Bardzo fajnie! Powiedz mi, czy nie za późna pora, jak dla ciebie dzisiaj na zabawę? Nie! Powiedz mi, skąd jesteś? Z Pucka! Czyli jesteś pucczaninem? Tak! Powiedz mi, jak ci się podobał dzisiaj pokaz sztucznych ogni? Bardzo fajnie! Nie będzie dźwięku.